tej strony Grustu wracamy do Archolos. Dopłynęliśmy do wyspy i czas będzie ruszyć zwiedzać tą mapę, iść ze bratem, ale widzę tutaj kilku poległych. Jakiegoś rozbitka. Urs nie żyje. Zabieramy jego rzeczy oczywiście. Tu jakaś panna. Ezekiel. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej to jego córka. Córki. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Powinienem był zostać z Florą na Laran, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. No, zginęliby tam. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczy tej decyzji. A, dziadek, przesadzasz. Czy... pochodnia. Pochodnia przyda się na pewno. Czy tu coś jeszcze leży? Nie, ale jest strasznie ciemno. A co to jest tutaj? Leczenie lekkich ran. Zakręty neutralne. Koszt many 20 maksymalnej many. Przywraca punkt trafienia wartości 150 maksymalnej many użytkownika. Spoko. Odpalamy... skórzany mieszek. Co tam było ciekawego? Sztuk złota. 10. Dobra, odpalamy sobie pochodnie. No, trochę lepiej tego widać. Zanim pobiegniemy za bratem Bjornem, zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego jest. O, proszę bardzo. Złoto. Ręka szkieletu. Winko. Coś tu jeszcze? Mech. A co to jest ta ręka szkieletu? To jest broń! O Boże, to jest broń. Dobra, ale będziemy biegać z tym nożem do masła. W takim razie chyba tutaj już zbraliśmy wszystko. Idźmy za Jornem. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. O Boże, no dobra, chodź. Chodź, panie. Panie Ezekiel. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców. Nigdy. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zerzeć topielcom. Dajesz. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zerzeć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia. A ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. A nie lepiej byłoby ją później po prostu pochować? No ale dobra. Biegnijmy za Jornem, naszym Bjornem braciszkiem. Dosyć ciekawie się zapowiada. Są ci rozbitkowie. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? O, ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty? Ty, młody, co o tym myślisz? Z kim będziemy bezpieczni? Może uda nam się znaleźć tą wioskę? W jakim stanie są ocaleni? W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. A zapytam się braciaka? Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Mniej więcej. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. Aha. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kretoszczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem.
No i tym tekstem mi namówiłeś, idę do swojego ze swoim bratem. To tyle, co chciałem wiedzieć. No i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini i wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Idę z braciakiem. Idę z tobą, bracie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Ktoś jeszcze wyrusza z nami do wioski? Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. No to zapisanko i... Eluwina. Biegniemy. Ciekawe, na co się natkniemy. Oho, już się zaczyna. O, shit. Ale ja ciebie nie atakowałem, młody ścierwojadzie, tylko mój brat. Dobra. Ręka szkieletu, fajnie. Ale ja bym tu trochę polutował. Poczekaj troszkę, bracie. Oho, tamci już chyba poszli na te kretoszczury. Mniejsza o to, zobaczmy. Mliko. Chętnie przygarnę. Złoto. I złoto. I chruścik. Pyszny chrust. Dobra. W takim razie już tu więcej nic nie widzę. Jorn, poczekaj, bo ja oczywiście idę... nieznanymi ścieżkami. O, rzeka! Faktycznie miał rację. A, fajna muzyczka klimatyczna. Aż miło się ją słucha. W porządku. Znaleźliśmy rzekę. Teraz musimy iść wzdłuż niej. Dobrze, to prowadź. O Jezu. O Jezu, topelec. Jeszcze wygłodniały topelec. Pewnie jak mi sieknie, to się nie pozbieram. O, sieknął. Sieknął mocno. Ale żyjemy. Bierzemy swoją tutaj pochodenkę i biegniemy. Biegniemy za Jornem. Jornie, prowadź mój tanku. Chociaż na razie to ja tankuję. Ale tam w oddali coś widać. To było nam łatwiej niż się spodziewałem. Grunt to trzymać się razem. Wtedy żadne bestie nie są nam groźne. Do wioski jeszcze kawałek. Musimy być czujni. To prowadź Jornie. Robi się coraz zimniej. Jorn, biegnij! Biegnij i zabijaj tam, ja będę patrzył. No, jakaś chata z daleka się przebija. Ale tam widzę też coś lata. O, jakiś głupi krwiopijca. Młody krwiopijca. Ciach, ciach, ciach. O, oczywiście, żebyśmy jeszcze trafiali. Oh, yes. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę, bo nicze nie żyje. Chłe, 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 chłe. No dobra, dawaj Jorn, biegnijmy. Trzeba dostać się jakoś do tego miasta, czy tam wioski. Zobaczmy. Wygłodniały. O Jezu. No dawaj, chodź tutaj. Paskudo jedna. Dawaj Jorn. Dobra, nieważne, ja to załatwiłem. Ta chata wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Dobry pomysł. Chodź. Trzeba ją przeszukać. Dobra, ja chętnie pochodnie bym podniósł i możemy iść zwiedzać. Chodźmy, Jorn. Szczura widzę, dobra. Widzę strzały, widzę pochodnie. Na razie zbieramy, co się da. Przyda się wszystko. Czy coś tutaj w skrzynce jest? Nie. Dobra, zbierzmy tutaj złotko. Bez właściwego klucza nie mamy tego nie otworzę. Jak tego otworzyć. Ale jak tu są szczurki, ogórki... Myk, szczurek. I drugi szczurek. I zbierzemy sobie mięsko z nich. A co? Co tu jeszcze jest? Łap. Tak na wszelki wypadek. Dzięki. Na pewno się przyda. Wow. Nie, ale warto się zabezpieczyć. Dostaliśmy lagę. Same rupiecie i zgliszcza. Trzeba iść dalej. A ja jeszcze nie skończyłem zbierać tutaj. No poczekaj, Jorn. Kademyt strzały zostawił. Ach, ale faktycznie tu nic nie ma. Ta laga, no, wymaga się o 10-5. Biegniemy z tym nożem do masła, jak go nazwałem. I biegniemy dalej. No co, nie biegniemy wzdłuż tego już? No okej. O, młody ścierwojad, okej, panie młody ścierwojad.
Twoja młodość zostanie skrócona i twój żywot również. Zostałeś pocięty na plasterki. Dobra, chodźmy z tą pokojem, bo to faktycznie się robi coraz ciemniej. Jak to w lesie. O Jezu, dwa młode krwiopijce, świetnie. Jakby jeden to był małym wyzwaniem. Dobra, ja jednego, ty drugiego i jakoś damy radę. No, tylko mi nie zgin tutaj. Ja rozumiem, że jesteś moim bratem, ale bądź przydatniejszy. Dobrze, podnieśmy sobie i od razu widać lepiej. Może byśmy coś zjedli, bo w sumie tak życie moje widzę, że nie najlepiej wygląda. O, on już pobiegł, on tam ma gdzieś moje słowa, żeby poczekać. On stwierdził, że krwiopijce to są spoko bestie do ubicia. I on chętnie będzie mnie tankował je. No pewnie. Zajmij się tym, Jorn! Jorn, goddammit, zaraz zginiemy! Jorn, goddammit! Przyjmujesz te strzały na siebie? I nic poza tym. Oła, trochę bolało. Nie powiem, że nie. A mogę coś przeszukać, czy oczywiście? No tak, oczywiście. Jorn, ale wyglądasz. Mocno mnie dziabnął, sukinsyn. Wszystko w porządku? Tak, to tylko draśnięcie. Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Muszę przyznać, że te krwiopijce kąsają mocniej niż u nas. Jeśli pójdziemy dalej wzdłuż tej ścieżki, na pewno dotrzemy do ludzi. Nie czuję się na siłach, by nas dalej prowadzić. Chyba będziesz musiał iść przodem. Świetnie! Ale widzę, że są malinki. Więc pewnie przeszamiemy malinki. Dużo one dają? No, 7. Nie ma wyjścia, trzeba coś przeszamcaramcać. Okej, zjedzony. Czy coś tu jeszcze jest? O, jeszcze widzę jeszcze jedną malinkę, bardzo dobrze. I widzę kolejną malinkę. O tak, malinowy raj. To zjedz mi jeszcze troszkę tych malinek. Na wszelki wielki. My już podjedliśmy, troszkę lepiej wyglądamy. Nie tak jak nasz brat, hehe. Ale zobaczmy. Na razie droga... Widzę! Widzę! O nie, ścierwojada widzę! Goddammit! Zostaw mnie, ty mała bestio! Twoja młodość będzie krucha. Jak mięsko z ciebie. I jajo ścierwojada. Zebranet. Podnieśmy naszą pochodnię i ruszę. Jorn, przecież ty masz full HP, kłamczuch jesteś. Okej, okay, dobiegamy. Widzę jakiegoś człowieka. O tak, dobiegliśmy. Ois. Kto się tam szwenda po nocy? Odpowiadać mi byle szybko. Przebywamy z Londram. I niby jak przedostaliście się przez morze? Wpław? Żadnego okrętu nie widziałem. No, na łajbie rybackiej. Zabraliśmy się na łajbie rybackiej. A od kiedy rybacy wypływają tak daleko w morze? A skąd mam wiedzieć? Była okazja, to skorzystaliśmy. Coś mi mówi, że straż z pewnością się wami zainteresuje. Czego szukacie w Silbach? Jesteśmy wycieńczeni, ranni i głodni. Szukamy schronienia. Faktycznie. Wyglądacie jak 7 nieszczęść. Jak większość żebraków i darmo zjadów, którzy uprzykrzają życie porządnym ludziom. Goddammit. Już raz takich wpuściłem i gorzko tego pożałowałem. Dobra, podsumujmy. O, to co mówisz brzmi wiarygodnie. No dobra, nie musicie tu tak stać. Najlepiej będzie, jak pójdziecie od razu do tutejszej karczmy. Gdzie dokładnie znajduje się karczma? Idźcie prosto pod górę, później w prawo i mostem przez rzekę. To spory budynek, na pewno go nie przeoczycie. Okej. Okay. Możecie się zatrzymać, ale nie liczcie na miłe powitanie. Ludzie mają po uszy własnych problemów. No, no dobra. Będę was obserwował. Możecie być o to spokojni. I żadnego myszkowania po okolicy. Jest noc i ludzie już dawno smacznie chrapią. Rozumiemy się? Jasna sprawa. Jeszcze będę miał przez to kłopoty. Chodźmy do karczmy, tam pogadamy. Tylko nie łaź tu nigdzie i nie właduj się od razu w kłopoty. No może, Jorn, jaki ty jesteś... Przecież ja nic złego nie zrobię, tylko splądruję, co się da. A czy tą marchewkę mogę podnieść? Mogę! Oh yes!
Marchewki zbierzemy, a co? Nie jesteśmy biednymi ludźmi i w ogóle nie mamy jedzenia, więc marchewki jest wskazane, żeby zawinąć. Dobra, to zawinęliśmy. O, proszę bardzo, mięso kopacza, jak pięknie, i ciemny grzyb. Ale będzie uczta, mamy przepis coś tam jakiś ładny. Tutaj widzę, że też coś rośnie. Pietruszka, ois. Wszystko ukradnijmy, co się da. Znaczy, ja nie kradnę, ja po prostu słyszałem, że potrzebują do pracy kogoś i ja się nadaję do tej pracy. Wychodzę i zbieram po nocy, jak oni śpią i oni się nie muszą martwić o to, żeby było to nie zebrane. Hehehehe, zawinąłem, uciekajmy. Ale muzyczka fajna. Aż przyjemnie się biega. Tylko teraz tak, miałem biec w sumie prosto. No, pietruszka. Dobra, dawaj pietruszeczkę. W ogóle są coś warte? Bo tak zbieram i się okaże, że... Nie no, coś są warte i nawet składniki są, żeby użyć ich. No proszę bardzo. Jeszcze tu. O, proszę, tu jakieś ziółko widzę rośnie. Roślina lecznicza. O, tak, braciak, podleczymy cię. Jeśli przeżył, hehehe. Dobra, i tu biec mieliśmy. Chyba później w prawo do mostu. Tu jest jakiś most pseudo. I tu chyba po lewo będzie ta karcz. O, widzę go. O, cicho, cicho, ciemny grzyb. O, nis. Będzie szamka. Porządku, mamy. W sumie pochodnie mogę wyłączyć, nie jest już potrzebna. O, a co to jest? Chrust. Dobra. Dzień dobry. Dobrze, że się pojawiłeś. Pamiętaj, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Zachowuj się. Żadnego wszczynania bujek i niepotrzebnych sporów z miejscowymi. Ojej. Rozumiem, że mogę na ciebie liczyć. Postaram się. Mam nadzieję. Dobra, Jorn, chodź, wbijamy tutaj z buta. Dzień dobry. Co to za banda? Coś cię za jedni? Gadać prędko, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie, wartownik przy zachodniej bramie nas wpuścił. Powiedział, że znajdziemy tutaj schronienie. Harry tak powiedział? A to skurczybyk tak mnie załatwił. Rano będę musiała go zdzielić po tym pustym łbie. Właśnie skończyłam zamiatać podłogę, a wy, jak gdyby nigdy nic, paradujecie po niej w zabłoconych buciorach. No, spokojnie. Możemy dostać coś do jedzenia? I miejsce w jakimś ciepłym kącie? Jesteśmy głodni, zmęczeni i zmarznięci. A co to ma być? To karczma, a nie przytułek dla ubogich. Słoto na stół, to pogadamy. O mój Boże. Co tu się dzieje? Przyszły jakieś włóczęgi i mi podłogę brudzą. Jeszcze jedzenia się domagają. A złota ani widu, ani słychu. Oni ledwo żyją. Nie będą w stanie sprawić nam problemu. A Adanos każe pomagać potrzebującym. Dokładnie. Ty mi Adanosa w to nie mieszaj. Jeśli chcesz, to sobie pomagaj. Ale mnie w to nie mieszaj. Czego potrzebujecie? Na pewno szamy. Zacznijmy od tego, że brat jest ranny. Mój brat jest ranny. Ukąsiły go krwiopijce i potrzebuje pomocy. Co prawda mamy w wiosce jednego maga wody, ale są z nim same problemy. Zobaczę, co da się zrobić. Możliwe, że pomoc Cyrulika będzie niezbędna. Aha. Jeszcze coś? Coś ciepłego? Jedzenia i ciepłego kąta. Chyba da się załatwić. Jedzenia i wolnych kątów w tej karczmie nie brakuje. Jeszcze coś? No, chyba wszystko. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Marta zazwyczaj reaguje dość nerwowo na niespodzianki. Swoją drogą, jak masz na imię? Jestem Marvin. Marvin. Skąd przybywacie i co tu robicie? No, powiedzmy. Zatem uciekamy z Londram przed wojną. Na wieść o zbliżających się orkach postanowiliśmy zabrać się na statek przemytników. Po dotarciu do brzegu wyruszyliśmy w poszukiwaniu wioski. Część ludzi została w jaskini nieopodal plaży. To mieliście sporo szczęścia. Lasy wokół Silbach nie należą do najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Radzę nie zapuszczać się do nich samemu, szczególnie nocą. Postaram się przekonać wartowników, aby bez zbędnych formalności przepuścili resztę twoich towarzyszy do wioski. To miło. W pokoju na piętrze powinno być jakieś wolne łóżko. Jeszcze raz stokrotne dzięki. Super.
Okej, okay, to mamy. Powiem mu, jak co. Ty. Jak się czujesz? Trochę lepiej. Co prawda gulasz mnie rozgrzał, ale ciągle jestem obolały. W końcu, jak to ojciec mawiał, jesteśmy prawdziwymi twardzielami, nie? Zasługujemy na nowe, spokojne życie. Muszę trochę odpocząć. Chyba się położę. No to Jorn niech idzie w Kimę. Panie Bastian. Często tu umiewacie gości? Ostatnimi dniami rzadziej niż zwykle. Czasem zajrzą do nas pracownicy winnicy, trwale i kopacze. No a miastowi żłopią w swoich własnych lokalach. O, a masz coś do picia? Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Nie zupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. No, miło. Pokaż mi, co tam masz. Swoje towary. Porcja gulaszu Marty. Pyszny gulasz Marty. A czy masz tu... Ujeju, co to jest? Mapa wioski Silba. Posiada znaczniki przynoszące najważniejsze miejsca. Czysta wersja mapy bez żadnych oznaczeń. I... mapa wyspy Archaos ze znacznikami. Mapa wyspy Archaos. Czysta wersja mapy bez żadnych oznaczeń. Ciekawe. Przepis marynowana rzepa. Przepis wielka i wiejska jecznica. Drogie są te... Nie no, wartość 5. No bez przesady, aż tak drogo nie jest. No to możemy to kupić. To też. Też. Kupmy wszystkie te przepisy. Sprzedamy najwyżej pogrzebacz, bo tym nie będziemy bić, rękę szkieleta i w sumie... I na tym to skończyło się. No i to... Więcej gasy nie mamy. A jak idą interesy? Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. Jaka bestia? Jezu. Okej, okay. Przeczytajmy te opisy. Gotowanka. Przepis, chleb na piwie. Mocne piwo, ziele lecznicze, worek mąki, sól. Wypiek wymyślony przez zaradnego karczmarza, który resztki dopitego piwa zużywa do produkcji ciasta chlebowego. 70 punktów trafia, odzyskuje. Zupa korzenna z kapustą. Marchewka, pietruszka, kapusta, torebka, pieprz, sól. Pożywna zupa o ziołowym zapachu. W środku pływają kawałki kapusty. No i to trochę many odzyskuje. Flaczki z mięsa kopacza. Rozumiem. Mięso kopacza, pietruszka, torebka. Dobra, zupa grzybowa imitująca mięsne flaczki mimo pochodzenia z kuchni Biedoty cieszy się sławą także wśród zamożniejszych smakołszy. No elegancko, a to? Marynowana rzepa? Rzepa, miód, sól, ocet. Właściwości przedmiot. Prosty, warzywny dodatek często zajadany w towarzystwie potraw mięsnych, a przez biedniejsze sfery w towarzystwie czerstwego chleba. I jeszcze wiejska jajeczniczka. Rozumiem. Kiełbasa, sól i jaja się wyjada. Pożywna szybka jajecznica z kiełbasą. To dobry start dnia dla każdego, kto chce nabrać siły już z samego rana. Elegancko. Dostaliśmy trochę szamki. O, jak tu ładnie wszystko wygląda. No i co? Trzeba się położyć, odpocząć po tej podróży. I zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Ewentualnie jeszcze możemy zobaczyć, czy coś tu leży do zebrania. Jakaś księga. Ej, chyba to będzie nasz pokój. Owszem, to jest nasz pokój. Prześpimy się w takim razie. I widzimy się w następnym odcinku już samego rana. Do zobaczyska. Siemano. Hej!